Siemano, witam w 223 filmiku o gitarach, w którym chciałem przedstawić Państwu tutaj oto takie urządzenie nazywające się Power Break, zrobione w ogóle ręcznie w Polsce, w Bełchatowie. Come to Power, łapa niedźwiedzia. Takie pudełeczko do gitary, tak? Generalnie, zasadniczo i pobieżnie jest to takie urządzenie, które ma na celu być wpięte pomiędzy główką gitarową, lampową, a głośnikiem kolumną gitarową, tak? Sobie tutaj wpinamy kabelek ze wzmacniacza głośnikowy, a tutaj głośnikowym kabelkiem wychodzimy sobie na kolumienkę i to urządzenie obcina nam o 9 dB, akurat to konkretne, po prostu głośność, tak? Można je wykorzystać maksymalnie ze wzmacniaczem 120W. Mój jest watowy 60. Można podłączyć tutaj sobie... Znaczy tak, wzmacniacz musi być ustawiony na 8, na 8 ohmów, bo to jest, to ma 8 ohmów. I tutaj kolumnę najlepiej podobno jest podłączyć 8-ohmową, ale ja akurat podłączyłem sobie... Umiał 8 ohmów, to jest połówka, no więc może wrócę. Muszę sprawdzić na ilu gra... Na ilu gra Piwi. Jak Piwi gra też na 8, to może zacznę sobie grać na tej połówce i tak mikrofon stoi przy tej części. Urządzenie powoduje to, że można rozkręcić wzmacniacz Master Volume, znaczy tutaj ostatni w ogóle najważniejszy wzmacniaczu lampowym, że można to rozkręcić na maksa w warunkach domowych i można sobie po prostu grać trochę ciszej, tak? Ja do tej pory wykorzystywałem to w ten sposób, że miałem prawie rozkręcone na maksa, tak, no powiedzmy, nie wiem, 46% było rozkręcone, a głośność była na preampach, tam w moim wzmacniaczu są preampy, więc mogłem na domowe warunki ustawić sobie taką głośność, że po prostu ona była jeszcze w miarę taka do użytku domowego. Natomiast to mi umożliwia teraz w tym momencie zrobienie tego, że mogę sobie rozkręcić na maksa gałkę Master Volume i troszeczkę te preampy podgłosić, co nadaje troszeczkę innego w ogóle brzmienia i po prostu powoduje to, że wzmacniacz gra w jakiś tam sposób trochę inaczej, pełnią jakby tego lampowego soundu, a nie tak aż głośno, chociaż i tak głośno i tak troszeczkę głośniej, bo żeby tam później za chwileczkę będzie cała gałkologia, ale żeby i troszeczkę gałki widać generalnie w filmiku, ale żeby tak na połowę rozkręcić te volumy na preampach, to już było głośniej, bo mam tutaj też czytniki na kamerze i wszystko leciało przez mikrofon, więc przez mikser na tym samym ustawieniu i więcej tego sygnału wchodziło, więc troszeczkę tam musiałem ściszyć, ale dźwięk nabrał troszeczkę innej gęstości, tak jakbym powiedział. Trochę stracił na takim górnym, tym piaskowym paśmie, które jest znane z Marshalla i w sposób konkretny się uwidaczniało na tej głośności, na której graliśmy sobie tam ostatnio, jak odkryłem. A teraz nic nie tracąc na żadnej dynamice, a wręcz może nawet zyskując na dynamice i tak zyskując po prostu na pełni brzmienia dzięki tutaj temu Come to Power Break, to po prostu uzyskaliśmy, tak? Urządzenie jest tutaj zalepione takimi oryginalnymi naklejeczkami, żeby nie można było go tam sobie rozkręcić, sprawdzić co jest w środku. Przychodzi oczywiście w kartonowym pudełku, ładnie tam opakowane i w ogóle z taką angielską, prostą, wydrukowaną instrukcją, gdzie wszystko jest napisane. Jak mówię, 120W, minus 9 dB, impedancja 8 ohmów, można podłączyć paczkę od 4 do 16, waga 0,6 kg, obudowa jest ze stali, tak? Jest napisane jak to sobie podłączyć i napisane jest tutaj tak ładnie, pięknie: Power Break is proudly made in Poland. We do not use any Chinese part, we are using only high quality parts. Case is made of steel sheet and painted using powder painting technology. Dla ludzi nie znających języka language, Power Break jest bardzo dumny z bycia zrobionym w Polsce. Nie używają żadnych części chińskich i używają tylko części wysokiej jakości. Słuchajcie, rozmawiałem z
producentem tego, z Benkiem, który przysłał mi to i po prostu no, dzięki któremu to możecie sobie, ja i wy i ja możemy sobie zobaczyć, o co chodzi w ogóle z tym wszystkim, ale Benek powiedział, że po prostu no, muszą używać częściej wyższej jakości, tu są już takie sytuacje tam w środku, które powodują to, że to się wszystko nie spali i nie spali się wzmacniacz, że no, że muszą te części być jak najwyższej klasy, jak najwyższej jakości, szukają po prostu jak najlepszych, a to wcale nie jest takie drogie, można to wejdźcie sobie na Facebook, czy po prostu poszukajcie tego Power Break i znaczy na Facebooku jest łatwo znaleźć, po prostu jest fanpage Power Break i tyle, no. Ale oczywiście też miałem takie obawy, gdyż jest to urządzenie nowe, jest to urządzenie nieznane nowej firmy, więc mówię, dobra, no słuchaj, ale czy mi się nie popsuje wzmacniacz, że mam wzmacniacz warty trochę pieniędzy, jest to moja ukochana zabawka, jedna z najważniejszych rzeczy, jaką posiadam w życiu i nie chciałem, żeby się to zepsuło, więc dostałem wiadomość zwrotną, że robią tego dziesiątki w obecnym momencie, sprzedają to głównie w Niemczech, trochę też w Polsce i no i że nie było żadnych jakichś tam reklamacji ani żadnych innych tego typu problemów, że urządzenia są sprawdzane na wzmacniaczu tam gdzie są produkowane na wzmacniaczach też lampowych, nie pamiętam teraz na jakich, więc są przetestowane. No ja dzisiaj sobie pograłem na tym godzinę, nic się nie stało, no mam nadzieję, że nic mi się, słuchajcie, nie stanie. Podłączyłem też w trakcie bez power break, żeby nagrać filmik porównawczy i no i grało, więc chyba jest wszystko okej. Okay. Wiecie, no to jest zawsze taka obawa, nie? O wzmacniacz lampowy to jest zawsze obawa, no ale jak mówię, no dostałem taką właśnie informację zwrotną, sam podłączyłem, wszystko gra, działa, a od kolejnych filmików po prostu sobie tutaj postawimy sobie tego power breaka, będzie on sobie po prostu używany przez nas i filmiki będą nagrywane z jego tutaj egzystencją, więc tak to będzie wyglądać. Posłuchajcie sobie teraz tam trochę, popatrzcie sobie na to, co tam mówię jeszcze o gałkach i co się stało z gałkami, a potem już po prostu posłuchajcie próbki nagranej przy użyciu tego power breaka, jak stoi tak i jak nie stoi, tylko tak sobie leży, to wtedy jest Marshall w takim ustawieniu, jakie znacie do tej pory. Też powiedzcie mi w komentarzach, czy to się w ogóle różni, czy to się coś z tym takiego dzieje. Na koniec filmiku chciałem jeszcze, znaczy tutaj tej zapowiedzi, chciałem coś jeszcze powiedzieć, bo dostałem, zespół się nazywa, już wam mówię, zespół się nazywa Kalifornia, piosenka się nazywa Atlas Chmur. 17 kwietnia organizują Festiwal Pana Wolfa, bardzo mi się spodobało Festiwal Pana Wolfa. W pubie motocyklowym, to chyba w Warszawie jest, z tego co pamiętam, tego sobie akurat nie zapisałem, ale chyba w Warszawie. W każdym bądź razie zespół Kalifornia, mają stronę na Facebooku, młode chłopaki, słuchajcie, nie będę ukrywał, nie są to żadni wirtuozi jeszcze, chłopaki oczywiście zaczynają dopiero zajawkę, ale radzą sobie w jakiś tam sposób, że no nie wiem, jak ktoś ma blisko, to może na przykład sobie na koncert wejść, no warto popierać po prostu młodych artystów, młodą scenę. Nie jest to jeszcze Patologii, nie jest to jeszcze Fale Nafta, nie jest jeszcze ten kaliber grania. Chłopaki zaczynają, tak? No ale poprosili mnie tutaj o to, że może bym o nich wspomniał i powiedzieli, że napiszą na swoim plakacie, wkleją logo filmiki o gitarach za to, więc taka po prostu tutaj współpraca, powiedzmy, że tak to nazwijmy. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Teraz się pewnie zacznie, że będziecie mi wysyłać z całej Polski takie rzeczy. Będę musiał mówić tylko o koncertach. Nie, no ludzie. Raz na jakiś czas, nie wiem, dzisiaj po prostu to dostałem i mnie tak tknęło zespół Kalifornia. Jak mówię, no to w ogóle nie, nawet nie mój klimat muzyczny, metalowe takie rockowe granie, chociaż ja takiej muzyki słucham, ale już określonej i zupełnie innej, ten akurat do mnie specjalnie nie trafił, ale jak mówię, no chłopaki dają radę. W jednym z kolejnych filmików będzie tutaj też taki Alesis. Wreszcie go podłączę i go nagram. Natomiast teraz posłuchajcie już sobie tego, co tam jeszcze mam do powiedzenia i co ten power break robi po prostu, jeśli chodzi o sound. Chyba jest lepiej, chyba jest więcej takiego bardzo porządne dziewczyny.
Przy użyciu tutaj tego power break mogłem rozkręcić wzmacniacz na master volume na całkowitą głośność na maksa i mogłem użyć tutaj tych przedwzmacniaczy tak, żeby ustawić taką domową, głośno było, bardzo głośno wręcz bym powiedział, ale troszeczkę głośniej niż gram zwykle, ale ładnie to zagrało, mi się podobało jak zagrało i nawet mogłem sobie tutaj rozkręcić te volumy kanałów na połowę. To jest całkowicie niemożliwe w przypadku bez power breaka, bo wtedy po prostu tak grałem próby, że kanały volume były na połowę mniej więcej, a na maksa była rozkręcona, na maksa był rozkręcony master, ale to było w sali prób z perkusistą, tak? Tak gram. Tak sobie to ustawiłem i tak jest fajnie. Jak widzicie, wcale nie używam dużo gainu na kanale lead. Tutaj teraz kolejna sytuacja, kanał czysty, mogłem rozkręcić do połowy gain tutaj, on wtedy jest taki trochę fajniejszy i trochę bardziej responduje, ale tak jak powiedziałem, troszeczkę zniknęła górka tutaj w tym momencie, leciuteńko, tak jakby obcięło mi tą górkę, ale wcale nie na jakiś minus, ani na jakiś plus, po prostu troszeczkę to inaczej zabarwiło, co mi się nawet spodobało, jak powiedziałem, więc luz, aczkolwiek dzieje się takie coś, że tak jakby troszeczkę ta góra znika, tylko że teraz powiem jeszcze kolejną sprawę, jak rozkręcałem się na maksa, to zdejmowałem zawsze tą górę, dodawałem ewentualnie troszeczkę prezencją, ale z reguły to zdejmowałem raczej tutaj treble i jak widzicie nawet teraz wcale nie mam tego dużo. Próbka jest nagrana najpierw z power breakiem, a potem jest bez power breaka i na tej bez power breaka troszeczkę kręcę gałkami. Na tej z power breakiem, z tego co pamiętam, to nie kręcę gałkami za bardzo, a na tej z power breakiem, znaczy na tej z power breakiem nie kręcę, a na tej bez power breaka, z tego co kojarzę, to troszeczkę tam sobie kręcę i ustawiam te głośności. Brzmienie mnie się spodobało, jest inne troszeczkę, ale mam mniej tej góry i takie jest troszeczkę bardziej lekko gruzu nabrało. No oczywiście nie jest to żaden gruz taki totalny, jak teraz są modne piece, cały czas jest to Marshall i naprawdę fajnie to zagrało i do użytku domowego jest to jak najbardziej fajna sprawa. Zresztą myślę, że nawet i do jakiegoś studia, czy do czegoś tam, żeby to po prostu wykorzystać. No jest to po prostu dobry feature, który po prostu można wpiąć sobie między wzmacniacz i paczkę i zobaczyć to, jak nam się troszkę obcina ta głośność, a zostaje brzmienie. Rzeczywiście powiem Wam szczerze, że no, rozkręcenie gałki volume, jak wiecie, ja znam, jest u mnie ten patent, bo ja robię to na patencie, że rozkręcone jest mało tutaj volume było rozkręcone na kanale lead, tak? I znaczy tutaj są volumy jeszcze w tym piecu, więc jak jest próbka bez power breaka, to też jest na początku rozkręcone tutaj na maksa, ale tutaj są te preampy mało rozkręcone i potem, żeby rozkręcić te preampy, nawet pokazałem to do połowy, to wtedy muszę volume tutaj zrobić, tutaj volume wtedy już trzeba zrobić mniej więcej tak, żeby to jakoś tam w domu zagrało, więc jest zapas tej mocy, który jest obcięty przez tego power breaka. Ściszanie master, jak już jest power break, jest takie sobie, nie gra to fajnie, trzeba mieć to rozkręcone mniej więcej odtąd i tak dotąd i wtedy gra najfajniej. Oczywiście najfajniej gra jak jest rozkręcone na maksa. Urządzenie jest tanie, urządzenie jest małe, nie zajmuje dużo, w walizeczkę można włożyć, podpiąć i sobie po prostu używać, no więc to tak, posłuchajcie sobie testów i zobaczcie o co chodziło z tym, jak to zabrzmiało i czy brzmienie jest takie jak Marshall, jaki znacie. Powiem wam to jeszcze tak, jak wpiąłem się potem bez tego power breaka, no to oczywiście było to takie brzmienie, które ja znam i na którym gram od lat i mówię, nie, to jest fajne, ale stwierdziłem, nie, kurczę, przecież to jest to brzmienie po prostu, do którego jestem przyzwyczajony i to na pewno tak nie jest i za miesiąc jak pogram wszystko na power breaku, to zupełnie inaczej to wszystko będzie wyglądało i pewnie się przyzwyczaję po prostu już do tej sytuacji. Dobra, słuchajcie próbek i zapraszam, możecie sobie na przykład kupić entepkę. Thank you.
więc tak konkludując, słuchajcie, jak posłuchałem sobie tego nagrania, to właściwie nie ma jakiejkolwiek różnicy. Różnica wynikała tylko z tego, że może też tam pokręciłem trochę gałkami, ale generalnie obie wersje grają tak samo dobrze. Myślę, że ta różnica w ogóle też z tą górką to też była taka całkiem subiektywno doznaniowa i po prostu to też jest małe pochęcenie jakąś tam gałeczką gdzieś, niekoniecznie może w gitarze akurat, ale na wzmacniaczu, i to wszystko też jest do ustawienia. Wiadomo, że głośność w ogóle jest bardzo ważnym elementem brzmienia, więc to tak, dziękuję za posłuchanie. Jeśli jesteście zainteresowani, to tu jest właśnie adres, możecie sobie sprawdzić, o co chodzi i po prostu kupić takie urządzenie. Wiem, że robią do komp, wiem, że robią też jakieś tam ze sterowaną głośnością, do różnych innych też impedancji, i po prostu dodwijcie się tam do Benka i tyle. No i bardzo ja mu dziękuję za to, że mogłem tutaj pomóc, uczestniczyć w teście, trochę zaprezentować, no i sobie poużywać po prostu tego efektu, tego urządzenia właściwie, czego i wam oczywiście serdecznie życzę. Pozdrawiam bardzo serdecznie, zapraszam na wszystkie inne i na wszystkie poprzednie filmiki o gitarach. O, proszę bardzo, o takich gitarach są filmiki też.